Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. W dniu 10 kwietnia 2013 roku Marszałek Sejmu skierowała do Komisji Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny rządowy dokument Informacja o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych Rodzina na swoim oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 roku systemu wspierania rodzin w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych w druku nr 1257. Komisje Finansów Publicznych, Infrastruktury oraz Polityki Społecznej i Rodziny po rozpatrzeniu tej informacji na posiedzeniach w dniach 19 kwietnia 2013 roku i 10 maja 2013 roku przyjęły informację przedstawioną w druku nr 1257. Chciałabym pokrótce przedstawić założenie dokumentu. Pan minister zrobił to, można powiedzieć, bardzo dokładnie, w sposób bardzo przejrzysty, ale także chciałabym jako poseł sprawozdawca, a w drugiej części mojej wypowiedzi chciałabym przedstawić kwestie, które były poruszane na połączonych komisjach, obawy posłów bądź wątpliwości, które także były rozwiane poprzez pana ministra, który uczestniczył w połączonych komisjach. Program Rodzina na swoim funkcjonował na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania. Ona była nowelizowana trzykrotnie. Program polegał na stosowaniu ze środków budżetu państwa dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych zaciągniętych w walucie polskiej przez osoby fizyczne, między innymi na zakup lokalu mieszkalnego na własność, spółdzielczego własnościowego, prawa do lokalu mieszkalnego, zakup lub budowę domu jednorodzinnego. Beneficjentami były małżeństwa w wieku do 35 lat, osoby samotnie wychowujące dzieci bez ograniczenia wieku, a także bezdzietne osoby niezamężne w wieku do 35 roku życia. Dopłaty były stosowane w okresie pierwszych 8 lat spłaty kredytu preferencyjnego i stanowiły równowartość 50% odsetek naliczonych według stopy preferencyjnej określonej w ustawie jako zmienna stopa procentowa. Pierwszą umową w sprawie udzielania kredytów preferencyjnych Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł 2 stycznia 2007 roku, a miesiąc później pierwsze kredyty preferencyjne zostały udzielone. Ogólna liczba udzielonych kredytów w latach 2007-2012 zamknęła się w liczbie 181 563. 55,25% z nich dotyczyła transakcji na rynku wtórnym, 26,36% transakcji na rynku pierwotnym, zaś reszta, czyli 18,39% dotyczyła budowy domu jednorodzinnego. Kredytów udzielono na łączną kwotę prawie 33 miliardów złotych. Ogólna wartość inwestycji finansowanych kredytami wyniosła 39 miliardów 968,5 milionów złotych. Największym powodzeniem program cieszył się w roku 2011, kiedy to udzielono 51 288 kredytów na kwotę ponad 10 miliardów złotych. Warto przy tym zaznaczyć, że kredyty nadal są udzielane na podstawie wniosków złożonych do końca grudnia ubiegłego roku. Zostało złożonych ich około 26 tysięcy. Najliczniejszą grupą kredytobiorców były małżeństwa. Było 86%. W największym stopniu z programu skorzystały osoby w wieku od 30 do 34 lat. Ich udział stanowił 37,85%. W pierwszych latach funkcjonowania programu najwięcej kredytów udzielały banki PKO BP oraz PKO SA. Rosnące zainteresowanie programem potencjalnych kredytobiorców spowodowało, że włączyło się do niej więcej banków, co z kolei pozytywnie wpłynęło na konkurencyjność oferty. Jeśli chodzi o finansowanie programu, to były to dopłaty do kredytów preferencyjnych finansowane ze środków Funduszu Dopłat umiejscowionego w Banku Gospodarstwa Krajowego, zasilanego środkami budżetowymi na podstawie uchwalenia na dany rok ustawy budżetowej. W pierwszych 2 latach trwania programu zasilanie Funduszu Dopłat z budżetu państwa nie było konieczne, ponieważ zostały na ten cel przeznaczone wolne środków Funduszu Hipotecznego. Zasilanie Funduszu Dopłat z budżetu rozpoczęło się w roku 2009. Środki Funduszu Dopłat zasilanego z budżetu państwa pozwoliły na przekazanie bankom kredytującym w całym okresie funkcjonowania programu Rodzina na swoim do dnia 31 grudnia 2012 roku dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych na ogólną kwotę około 1 miliarda 466,9 miliona złotych.
Dopłaty były stosowane przez 8 lat od dnia pierwszej spłaty odsetek od kredytu preferencyjnego, a zatem skutki finansowe dotyczące wniosków o kredyt preferencyjny będą odczuwalne dla budżetu państwa do roku 2021. 4 marca 2011 roku Sejm przyjął uchwalony przez Radę Ministrów dokument pod tytułem Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku. Dokument zapowiedział również wygaszenie dotychczasowego programu wsparcia budownictwa własnościowego promowanego pod hasłem Rodzina na swoim. Zgodnie z zapowiedzią premiera z października ubiegłego roku w jego miejsce ma zostać uruchomiony nowy program Mieszkanie dla Młodych. Mówi o tym projekt ustawy o pomocy państwie w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Celem proponowanych rozwiązań jest zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych na rynku w odniesieniu do osób młodych, nabywających pierwsze mieszkanie i niedysponujących zdolnością kredytową do obsługi zobowiązania, które bez wsparcia finansowego byłoby wyższe. Proponowane instrumenty wsparcia łączą cele polityki mieszkaniowej z celami polityki prorodzinnej, zamierzającej do powstrzymania negatywnych tendencji demograficznych związanych z niskim poziomem dzietności. Beneficjentami programu będą osoby lub małżeństwa w wieku do 35 lat. W przypadku małżeństw liczyć się będzie wiek młodszego współmałżonka. Przepisy określają również, jakie mieszkanie mogą ubiegać się takie osoby. Musi być ono położone na terytorium Polski, mieć maksymalnie 75 m2 powierzchni, być zasiedlone po raz pierwszy przez nabywcę oraz służyć zaspokojeniu jego własnych potrzeb mieszkaniowych. Warunkiem uzyskania wsparcia jego jest współfinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu kredytu hipotecznego udzielanego przez instytucję upoważnioną ustawowo do udzielania kredytów. Będzie ona zobowiązana do uprzedniego zawarcia w tej sprawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W umowie zostaną określone tryb i terminy rozliczeń z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z tytułu finansowego wsparcia. Źródłem finansowania programu będzie Fundusz Dopłat ulokowany w Banku Gospodarstwa Krajowego i finansowany ze środków budżetu państwa. Jeżeli chodzi o składanie wniosków, to będą nakierowane wyłącznie za pośrednictwem instytucji kredytującej. Ta z kolei przekazywała będzie do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek beneficjenta o finansowe wsparcie, potwierdzając w oparciu o złożony wraz z wnioskiem dokumenty spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania finansowego wsparcia. Podczas dyskusji połączonych podkomisji pojawiło się pewne kwestie, które na bieżąco były wyjaśnione. Pierwszą jakby kwestią, która była poruszana, dotyczyło skutków budżetowych realizacji tego programu. Czy są duże i czy uzasadniają odejście od programu Rodzina na swoim? Po pierwsze, wygaszanie programu Rodzina na swoim z końcem 2012 roku przewidziana była w dokumencie z 2010 roku opracowanym w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pod tytułem Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku. Po drugie, program Rodzina na swoim realizowany jest do chwili obecnej zgodnie z zamierzeniami, a jego koszty osiągnęły poziom, który bezpośrednio ponosi się do realizacji celu, jakim jest racjonalizacja wydatków budżetowych szkół, szczególnie dzisiaj, gdy musimy ponosić konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego. Po trzecie, główne założenia dokumentu określającego cele programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku koncentrują się wokół konieczności udzielania wsparcia ze strony państwa najbardziej potrzebującym i osiągającym najniższy dochód. Trzeba mieć na uwadze to, że na wsparcie w ramach programu Rodzina na swoim mimo wszystko mogły liczyć przede wszystkim osoby osiągujące regularny dochód, których zdolność kredytowa była stosunkowo wysoka. Wzrastające obciążenie budżetu państwa w związku z realizacją programu jest argumentem, istotnie zaważył w kwestii zakończenia w tym kształcie programu Rodzina na swoim. Ale tak jak pan minister podkreślał, że parametry główne będą opierały się na nowym programie, który będzie wprowadzony 1 stycznia 2014 roku. Druga kwestia, która niepokoiła posłów, dotyczyła końca programu Rodzina na swoim i co dalej, jaka perspektywa. Pytano się, czy występują szkody, że w tym czasie nie będzie tego instrumentu jakby wsparcia.
Trzeba tutaj uspokoić i były uspokojone na komisji emocje, ponieważ wnioski kredytowe będą realizowane w chwili obecnej. Nie można właśnie mówić o stratach w sektorze budownictwa mieszkaniowego, ponieważ do końca 2012 roku wpłynęło ponad 26 tysięcy wniosków. Ponadto zakończenie programu Rodzina na Swoim nie oznacza zaprzestania przez rząd działań na rzecz wspierania tej części gospodarstw domowych, do której program ten jest skierowany, a przede wszystkim do osób młodych. Kolejną, trzecią kwestią, która była poruszana podczas prac połączonych komisji, były wątpliwości, czy umowy zawierane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami komercyjnymi, które dotyczyły programu Rodzina na Swoim, były zawierane na zasadach przepisów o zamówieniach publicznych, artykuł 10 ustęp 3. Pan minister Styczeń jednoznacznie wyjaśnił, że nie było obowiązku stosowania ustawy o zamówieniach publicznych i przeprowadzenia procedury przetargowej przy zawieraniu umów przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami komercyjnymi przy programie Rodzina na Swoim. Należy podkreślić, że ustawa Rodzina na Swoim wyraźnie określała zasady i warunki udzielania kredytów w ramach programu, które bezpośrednio wpływały na zachowanie bezpieczeństwa budżetowego. W rozporządzeniu ministra budownictwa z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów prewencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielanych dopłatach wraz z późniejszymi zmianami zostały określone warunki udzielania przez instytucje upoważnione ustawowo, które zawarły umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, kredyty preferencyjne udzielania w ramach programu Rodzina na Swoim. W umowach pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a instytucjami kredytującymi były zawarte zastrzeżenia, że instytucje te będą udzielać kredytów preferencyjnych z własnych środków oraz będą ponosić odpowiedzialność za niezgodne z przepisami ustawy i postanowieniami zawartej umowy korzystanie z dopłat. Instytucje kredytujące zobowiązane były do informowania Banku Gospodarstwa Krajowego o wynikach okresowej kontroli, następnie w zakresie zgodności udzielonych kredytów z wymogami ustawy oraz przepisami umowy. Czwartą kwestią, która była poruszana, było wątpliwości co do zakupu mieszkań na rynku pierwotnym nowego programu. Argumenty wyjaśniające to przede wszystkim odwołanie się do aktualnej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej nie tylko Polski, ale i innych państw zachodnich. I szacuje się, że poprzez uwzględnienie w programie tylko mieszkań z rynku pierwotnego nastąpi pobudzenie gospodarcze poprzez wzrost produkcji materiałów budowlanych, ale także wzrost zatrudnienia w branżach powiązanych z budownictwem. Należy też pamiętać, że nowe lokale mieszkalne to wyższy standard techniczny, większa energooszczędność, niższe koszty eksploatacji i bardziej stabilne zabezpieczenia nie tylko kredytu, ale i w przyszłości osób kupujących mieszkanie w ramach nowego programu, ponieważ będą one miały większą wartość rynkową. Piąta kwestia dotyczyła uniemożliwienia otrzymania kredytu na pokrycie kosztów budowy domu jednorodzinnego. Dofinansowanie do kredytów przyznawane w ramach programu rządowego mające na celu wspomaganie osób młodych dotyczy zakupu pierwszego mieszkania i nie możemy oczekiwać, aby państwo pomogło w zdobyciu nieruchomości o wyższym standardzie. Program jest skierowany do osób młodych, które starają się zakupić mieszkanie i rolą państwa jest, żeby w tym standardzie pomóc i ten program w przyszłości, który będzie uruchomiony, także będzie się na tym skupiać. Szósta kwestia dotyczyła pytania, co w momencie, kiedy po tych 8 latach będą trudności z umową, która była zawarta i ze spłatą odsetek. I tutaj pan minister na komisji przedstawił, że po tych 8 latach jest możliwość przystąpić do renegocjacji umów indywidualnych z bankiem. I także w tym momencie ja chciałabym podkreślić, że Mieszkanie dla Młodych, czyli ten nowy program, aby uniknąć tego rodzaju sytuacji, wprowadza mechanizm polegający na zwiększeniu wkładu własnego ze środków publicznych podczas podpisywania umowy kredytowej, co z kolei może spowodować zmniejszenie tych obciążeń w całym okresie kredytowania. Siódmą kwestią, która była poruszana przez panów posłów, dotyczyła
Co z tymi miejscowościami, gdzie nie jest jeszcze rozwinięte ten inwestycje deweloperskie i tam nie powstają te nowe mieszkania, gdzie można by zakupić na tym rynku pierwotnym? Była tutaj dosyć duża dyskusja. Ministerstwo przedstawiło informacje, że podczas konsultacji społecznych, ale także i na konferencji na początku stycznia. Jeżeli będzie popyt, to będzie także podaż na te mieszkania i deweloperzy powiedzieli, że jeżeli będzie tylko taki sygnał, to występował, to na rynkach tam, gdzie nie ma tych mieszkań, będą powstawać. I dlatego też ten program będzie w 2014 roku wprowadzony, żeby każdy mógł się przygotować, nie tylko banki ze swoją ofertą, dostosowaniem akcji promocyjnej, nie tylko beneficjenci, którzy będą chcieli się zapoznać, ale także i zgłosić chęć takiego popytu, ale także i dostosowanie deweloperów, którzy właśnie w tych miejscowościach, w tych powiatach, bo to chyba 198 to było na komisji powiedziane, będą mogli także sprostać popytowi. Ostatnią kwestią, która budziła zapytania, dotyczyło likwidacji zwrotu VAT-u na materiały budowlane. Program Mieszkanie dla Młodych zgodnie z zapowiedziami rządu ma być finansowany z likwidacji systemu zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. I tutaj chciałabym przypomnieć, że system zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym został wprowadzony w roku 2006 i zdaniem rządu spełnił już swoje role łagodzące skutki podwyżki VAT-u na materiały budowlane w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej i przewiduje się, że on zostanie wygaszony właśnie z dniem 1 stycznia 2014 roku. Na zakończenie mojej wypowiedzi chciałabym jeszcze raz przytoczyć dokument pod tytułem Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku, przyjętym przez Sejm w dniu 4 marca 2011 roku zgodnie z jego założeniami. Polityka mieszkaniowa powinna zmierzać przede wszystkim do racjonalizacji struktury wydatków budżetowych na mieszkalnictwo i jednoczesnego wsparcia potrzeb mieszkaniowych osób o najniższych dochodach, w tym osób młodych, które nie są w stanie ani samodzielnie zakupić pierwszego lokalu mieszkalnego. W tym dokumencie przypomniano o konieczności likwidacji systemu zwrotu podatku VAT na materiały budowlane. Środki w ten sposób zaoszczędzone w budżecie zostaną przeznaczone na realizację potrzeb mieszkaniowych, między innymi dla młodych ludzi. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu kołączonych komisji, która przyjęła dokument, chciałabym Wysokiej Izbie rekomendować pozytywne przyjęcie. Dziękuję bardzo.